Lwów. Piękne, tajemnicze miasto, do którego wielu Polaków odczuwa wewnętrzny sentyment. Jednak Lwów był równie piękny, co mroczny. Jego zakamarki skrywają wiele dramatycznych historii. Dziś opowiem wam o jednej z nich. O sprawie zagadkowej, zawiłej i enigmatycznej. Dokładnie takiej samej jak najnowszy serial Erynie, który od 25 października możecie oglądać na platformie TVP VOD. To właśnie w nim możecie odkrywać tajemnice międzywojennego Lwowa. W tym ogarniętym strachem przed nadchodzącą wojną mieście komisarz Popielski stara się rozwikłać wiele niebanalnych zagadek kryminalnych. Jeżeli chcecie mu towarzyszyć, a jednocześnie przenieść się w czasie, to serdecznie zapraszam Was do zapoznania się z serialem. A jeżeli to Wam nie wystarczy, to dzisiaj opowiem Wam historię o innym komisarzu. Takim, który istniał naprawdę, ale który był równie uparty jak sam Popielski. Właśnie dzięki niemu udało się rozwiązać dzisiejszą sprawę. Tę, o której zaraz Wam opowiem, a która tak naprawdę mogła popaść w zapomnienie. Dlaczego? Ano dlatego, że nad powiązaniem wszystkich wątków trzeba było się nieco napracować. A nie wszystkim się chciało. Ale o tym trochę później. Zapraszam Was do wysłuchania historii o morderstwie na cmentarzu. Był 21 stycznia 1925 roku. 12-letni Staś Żurawski, pomocnik murarski pracujący przy cmentarzu obrońców Lwowa, szedł właśnie do pracy. Chłopiec mijał kolejne alejki cmentarza Łyczakowskiego. Kiedy znalazł się na polu cmentarnym numer 301, na ławce znajdującej się pod pomnikiem Ludwiki Lipskiej zauważył młodego mężczyznę, który siedział w dość dziwnej pozycji. Staś zdziwił się przeogromnie, ponieważ nie dość, że godzina była bardzo wczesna, no to i pogoda raczej nie zachęcała do tego, by urządzać sobie jakieś posiadówki na cmentarzu. Kiedy Żurawski podszedł bliżej, zorientował się, że wszechogarniający ziąb nie przeszkadza siedzącemu mężczyźnie. Nie może przeszkadzać, gdyż człowiek ten jest już martwy. Policja, zawiadomiona o odnalezieniu ciała, przystępuje do pierwszych oględzin. Mężczyzna opierał się barkami oraz głową na mogile Lipskiej. Jego zwłoki były już skostniałe, co mogło sugerować, iż mord został popełniony przed co najmniej kilkoma godzinami. Młodzieniec, który, jak się zdawało, musiał mieć około 20 lat, miał na sobie eleganckie ubranie. Na jego dłoniach znajdowały się nowe rękawiczki. Kapelusz w odcieniu ciemnozielonym spadł z głowy mężczyzny i leżał teraz na pomniku dnem do góry. Prawa ręka Donata tkwiła w kieszeni jego płaszcza, lewa natomiast zwisała bezwładnie wzdłuż ciała. Nogi były wyprężone. Pod zwisającą ręką odnaleziono dwa niedopałki papierosów. Po prawej stronie Donata odnaleziono skórzaną męską rękawiczkę. Można było wysnuć przypuszczenia, iż raczej nie należała ona do zmarłego mężczyzny, ponieważ jego rękawiczki znajdowały się przecież na jego dłoniach. Na prawej skroni mężczyzny widoczna była rana postrzałowa. Policja wstępnie założyła, że mężczyzna albo popełnił samobójstwo, albo też został zamordowany z zaskoczenia, bowiem policja nie zauważyła żadnych oznak walki ze strony Donata. Choć wszystko zdawało się przemawiać za tą pierwszą, samobójczą wersją, to pojawił się jednak mały problem. W pobliżu ciała nie odnaleziono żadnej broni palnej.
Szybko udało się ustalić personalia Danata. W jego kieszeni odnaleziono bowiem legitymację studencką na nazwisko Stefana Romana Corneli, 21-letniego studenta Wydziału Prawa Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. Zanim ciało zostało przewiezione do Kostnicy, na teren cmentarza wezwano ojca zmarłego studenta, Andrzeja Cornele, znanego i cenionego w mieście hydrotechnika. Mężczyzna dokonał rozpoznania swojego syna. Początkowo był przekonany, iż Roman faktycznie odebrał sobie życie. Zresztą nie byłby to pierwszy epizod, kiedy jego syn fascynował się śmiercią samobójczą i próbował odebrać sobie życie. Ale kiedy usłyszał, że obok ciała jego syna leżała niezidentyfikowana do tej pory rękawiczka, sam zasugerował, że jego syn mógł paść ofiarą zbrodni. Sekcja zwłok wykazała, że Cornela zginął na skutek rozległego zniszczenia struktury mózgowej, co w konsekwencji doprowadziło do krwotoku śródczaszkowego. Zabójcza kula została wystrzelona pod ukosem i utkwiła pod powłokami czaszki. Strzał nastąpił z odległości 10-15 cm. Wykluczono, by lufa rewolweru była przytknięta do skroni. Śmierć była niemal natychmiastowa. Nawet gdyby Corneli udzielono natychmiastowej pomocy medycznej, to nic nie uchroniłoby go od rychłej śmierci. Nogi Danata były wyprężone, gdyż był to automatyczny odruch przedśmiertny. Śledztwo zostało przydzielone komisarzowi Franciszkowi Batorskiemu z pierwszego komisariatu policji. Organy śledcze szybko ustaliły, że ostatnią osobą, która widziała Cornele żywego, był niejaki Roman Filasiewicz, student Lwowskiej Politechniki. 23 stycznia Batorski wezwał Filasiewicza na przesłuchanie. Chłopak zeznał, iż istotnie dnia 20 stycznia widział się z Cornelą. O godzinie 18:30 spotkali się przypadkiem w cukierni Zalewskiego. Po krótkiej rozmowie zdecydowali się zmienić lokal. Swoje kroki skierowali do knajpy Musiałowicza, gdzie obaj wypili po 2 kieliszki likieru czy też wódki, po czym opuścili lokal. Rozstali się pod Pałacem Siemieńskich. Cornela poszedł w kierunku cmentarza Łyczakowskiego, natomiast on postanowił odwiedzić zaprzyjaźnioną rodzinę Łomnickich. Tam wraz ze Zbigniewem Łomnickim przez najbliższą godzinę grał w grę karcianą, tak zwaną pikietę. Filasiewicz prosił, by przesłuchanie zakończyć jak najszybciej, gdyż spieszy się na pociąg do Sławska. Przesłuchiwany student, choć spokojny, zachowywał się nieco podejrzanie. Wielokrotnie podkreślał, by w sporządzonym protokole przesłuchań nie odnotowywać, iż jest on studentem Politechniki Lwowskiej. Batorski postanowił, iż w późniejszym czasie porządnie zweryfikuje, dlaczego ten na pozór elegancki i wykształcony młodzieniec tak bardzo próbuje zatuszować swoje wykształcenie. Niestety nie zdążył tego zrobić. Ze względu na wyjazd służbowy, śledztwo zostało przekazane w ręce inspektora Tadeusza Konarskiego, który został wybrany do prowadzenia tej sprawy przez samego komendanta Łukomskiego. Konarski sprawdził alibi Filasiewicza. Istotnie, kelnerzy z restauracji Musiałowicza potwierdzili, iż tego dnia zarówno Filasiewicz, jak i jego kolega Cornela byli klientami restauracji. Również cała rodzina Łomnickich potwierdziła, że 20 stycznia wieczorem gościła Romana u siebie. Inspektor Konarski również zauważył, że przesłuchiwany usilnie prosił, aby nie odnotowywać faktu, iż jest on słuchaczem Lwowskiej Politechniki. Wkrótce też okazało się, czym to było spowodowane. Otóż Filasiewicz w istocie był studentem Politechniki Lwowskiej, jednak przed 3 laty został z niej wyrzucony. Nie zaliczył egzaminów końcoworocznych, a tym samym nie mógł być dłużej uznawany za studenta. Filasiewicz chodził na wykłady jako wolny słuchacz. O całej sprawie nie wiedział jednak jego ojciec, Klaudiusz Filasiewicz, dyrektor Państwowej Szkoły Przemysłowej we Lwowie.
Romek najwidoczniej zdawał sobie sprawę, że gdy jego ojciec dowie się o jego studenckiej porażce, to szybko zakręci kurek z pieniędzmi, a tym samym młody Filasiewicz byłby zmuszony zacząć zarabiać na swoje utrzymanie. Jeżeli okazałoby się, że Roman Filasiewicz podrabiał podpisy w indeksie, to ten występek byłby zagrożony karą pozbawienia wolności. Zachowanie Filasiewicza nie było może co prawda jakimś takim szczytem przyzwoitości, ale nie czyniło to jeszcze z niego mordercy. Prokuratura napierała na Konarskiego. Ich zdaniem śmierć Stefana Corneli nastąpiła na skutek samobójstwa, a całe te sztuczne rozdmuchiwanie śledztwa nie ma najmniejszego sensu. Jednak Konarski był nieugięty. Czuł, że ta sprawa ma drugie dno. Komisarzowi nie dawała spokoju rękawiczka odnaleziona nieopodal ciała Corneli. Jeżeli student prawa postanowił odebrać sobie życie, to gdzie jest broń, z której strzelał? No i najważniejsze. Jak chłopak miałby strzelić sobie w prawą skroń, skoro jego prawa ręka schowana była w kieszeni płaszcza? Co prawda lekarze przeprowadzający autopsję potwierdzili, iż ręka mogła zostać wsadzona do kieszeni już po oddaniu strzału, jednak Konarski nie bardzo wierzył w wersję, w której chłopak najpierw strzela sobie w głowę, a później ostatnim, co chce zrobić tuż przed śmiercią, jest schowanie dłoni do kieszeni płaszcza. Konarski postanowił jeszcze raz prześledzić akta sprawy. Inspektor Łukomski, który pomagał mu w śledztwie, zwrócił uwagę na kilka interesujących postaci. Pierwszą z nich była artystka kabaretowa, z którą Cornela żył w bardziej zażyłych, być może nawet intymnych relacjach. Kobieta miała pożyczać młodemu Corneli spore sumy pieniędzy, a przynajmniej tak twierdzili świadkowie, których udało się przesłuchać w trakcie dochodzenia. Teraz trzeba było jedynie ustalić jej personalia. Komisarz postanowił więc dokładnie sprawdzić życiorys denata. Okazało się, iż Cornela miał sporo za uszami. Młodzieniec był uznawany za zakochanego w sobie bawidamka. Ze względu na przystojną aparycję miał dość duże powodzenie u kobiet, z czego zresztą często korzystał. Podobno nawiązał nawet gorący romans z pewną mężatką. Kobieta ta oczywiście z wiadomych przyczyn nie została wymieniona z imienia i nazwiska, co by nie wywoływać niepotrzebnego skandalu lub też napadu zazdrości u jej męża. Nie była ona jednak jedyną zdobyczą lwowskiego Kasanowy. Cornela często przechwalał się, że może mieć każdą kobietę, niezależnie od jej klasy społecznej czy wieku. I w istocie trzeba tutaj przyznać, że uwodzenie kobiet przychodziło mu z łatwością. Wszyscy jego znajomi wiedzieli, że jak Cornela się zaweźmie, to nie popuści. Jego reputacja była w tak kiepskim stanie, że Konarski zastanawiał się nawet, czy nie powinien zacząć wypytywać o Cornelę w środowisku lwowskich zboczeńców seksualnych, tak więc myślę, że to dość dobrze obrazuje opinie, jakie krążyły o zmarłym studencie. Prócz niebywałego apetytu seksualnego, Cornela miał również bardzo duże aspiracje. Obracał się w kręgu tzw. lwowskiej złotej młodzieży, chociaż pozycja społeczna jego ojca nie pozwalała na to, by spełniać wszystkie jego zachcianki i ambicje. Andrzej Cornela nie pochwalał zresztą trybu życia swojego syna Romka, nie podobało mu się środowisko, do którego aspirował, jednak nie za bardzo był w stanie sprawować kontrolę nad swoim bądź co bądź dorosłym już synem. Konarski nie ustawał w swoim śledztwie. Za punkt honoru postawił sobie udowodnienie wszystkim, że Cornela nie odebrał sobie życia dobrowolnie. W trakcie swojego dochodzenia ustalił co najmniej kilka czynników łączących Cornelę z Filasiewiczem, znajomym, z którym denat był widziany po raz ostatni. Jednak jeden z nich wydawał się być najbardziej interesujący. Okazało się, że tych dwóch młodzieńców łączył dom profesora Łomnickiego, tego samego, z którym Filasiewicz grał w karty 20 stycznia, w dzień popełnienia morderstwa, a w zasadzie już praktycznie wieczorem. Komisarz, chcąc się dowiedzieć, co łączyło obu chłopców z rodziną Łomnickich, udał się do domu państwa Filasiewiczów.
Niestety okazało się, że Romka nie było w domu. Młodzieniec nadal przebywał w Sławsku, gdzie wyjechał na wycieczkę narciarską. W domu natomiast była jego matka. Komisarz Konarski poprosił kobietę, aby tuż po powrocie jej syn stawił się na komisariacie w celu uzupełnienia swoich zeznań. Udało się również ustalić personalia wspomnianej wcześniej artystki kabaretowej. Była to niejaka Janina Kunkę. Konarski zarządził rewizję mieszkania kobiety, podczas której natrafiono na dość tajemniczy list. Niejaki P. pisał: uważaj na Romka, abyś nie potrzebowała nosić na grób białych chryzantemów. Czy autor listu mógł mieć na myśli Romana Kornele? Co prawda pierwszym imieniem młodego Korneli było Stefan, jednak wszyscy doskonale wiedzieli, że młody student prawa nie przepada za swoim imieniem, tak delikatnie mówiąc. Wszyscy więc za jego prośbą używali jego drugiego imienia, Roman. A może jednak chodziło tutaj o Romana Filasiewicza? Jednak skąd pani Kunkę mogłaby go znać? I o co chodziło z tymi tajemniczymi chryzantemami noszonymi na grób? Czyżby Roman był w coś zamieszany? Kunkową aresztowano. Szybko jednak ustalono, że nie ma ona nic wspólnego ze śmiercią Korneli. Kobieta została zwolniona z aresztu. W międzyczasie 3 lutego zaniepokojona matka Filasiewicza telefonuje do syna, prosząc go, aby ten jak najszybciej wrócił do Lwowa. Nie podobało jej się, że wokół niego kręci się policja. Już dzień później, 4 lutego, Filasiewicz pojawił się na komisariacie. Był spokojny i obojętny. Opowiedział komisarzowi Konarskiemu dokładnie tę samą wersję, co uprzednio komisarzowi Batorskiemu. Po przesłuchaniu opuścił posterunek. Postać Filasiewicza wydała się Konarskiemu wyjątkowo podejrzana. Komisarz postanowił więc zastosować mały fortel. 9 lutego po raz kolejny wezwał Filasiewicza na przesłuchanie, w którym towarzyszył mu inspektor Łukomski. W trakcie przesłuchania Konarski poinformował chłopaka, iż odnalazł się świadek, który 20 stycznia widział go wraz z Romanem Kornelą na cmentarzu Łyczakowskim. Zaskoczony Filasiewicz zmieszał się okropnie, a następnie rozpłakał. W końcu przyznał, że tego wieczoru towarzyszył Romanowi Korneli podczas jego wyprawy na cmentarz Łyczakowski. Filasiewicz stopniowo zaczął przyznawać się do winy. Początkowo twierdził, iż dowiedział się od Korneli, że ten chce popełnić samobójstwo. Nie było to nic niezwykłego, tak jak wspominałam trochę wcześniej, bowiem Kornela miał już za sobą próbę samobójczą, a przynajmniej tak głosiły plotki. Filasiewicz przyznał, że postanowił pożyczyć koledze rewolwer, a kiedy Kornela był już martwy, zabrał broń i odniósł do domu. Filasiewicz podkreślił również, że przyciągał on do siebie samobójców. Nie pierwszy już raz w jego otoczeniu ktoś postanowił odebrać sobie życie. Przytoczył nawet kilka historii ze swojego życia, kiedy jego znajomi po spotkaniu z nim postanowili zakończyć swoje życie. Policja patrzyła na te zeznania z lekkim politowaniem. Filasiewicz postanowił więc zmienić swoją wersję. Według drugiej wersji Filasiewicz miał umówić się z Kornelą, że wspólnie odbiorą sobie życie. Kiedy studenci dotarli na cmentarz, doszło między nimi do szarpaniny. Filasiewicz i Kornela mieli pokłócić się o to, który z nich jako pierwszy popełni samobójstwo. W trakcie szamotaniny broń wystrzeliła tak niefortunnie, że śmiertelnie raniła Kornelę. Przestraszony Filasiewicz, który bał się, że policja nie uwierzy w wersję o wypadku, postanowił uciec. Jednocześnie zrobił to, uciekając bocznymi uliczkami, tak żeby dojść do tylnego wyjścia niezauważonym, ponieważ pomimo późnej godziny i takiego półmroku panującego na cmentarzu, to Filasiewicz zadbał o to, aby nikt nie połączył go z miejscem zbrodni. Ale dla policji i ta wersja nie trzymała się kupy.
Jeżeli obaj studenci chcieli odebrać sobie życie, no to dlaczego Filasiewicz uciekł? Nawet jeżeli Kornela był już martwy, no to przecież rewolwer nadal posiadał naboje. Filasiewicz miał więc sposobność, by odebrać sobie życie, ale tego nie zrobił. Trzecia wersja podana przez przesłuchiwanego mówiła z kolei o tym, że broń wystrzeliła samoistnie, kiedy Filasiewicz wprowadzał nabój do lufy. Pocisk miał ugodzić Kornelę w kość skroniową. Nie wiadomo tutaj, dlaczego Filasiewicz zmieniał co chwilę swoją wersję wydarzeń i dlaczego tak usilnie trzymał się wersji mówiącej o wypadku, o takim nieszczęśliwym wypadku wręcz. Być może zadziałała tutaj sugestia inspektora Łukomskiego, który później przyznał bowiem, że widok płaczącego młodzieńca rozczulił jego serce. Widząc, że przesłuchiwany chłopak jest w ciężkim stanie psychicznym, zasugerował mu, że może zbrodnia została popełniona nieumyślnie, że był to całkowity przypadek. I prawdopodobnie Filasiewicz chwycił się tej sugestii. Nadkomisarz Kozakiewicz oraz wywiadowca Ridley, którzy również brali udział w przesłuchaniu podejrzanego, nie uwierzyli w żadną z wersji podanych przez Filasiewicza. Autopsja wykluczyła bowiem, aby morderstwo mogło wystąpić na skutek nieszczęśliwego wypadku. Prawa ręka Korneli była schowana do kieszeni. Student prawa nie mógł więc szarpać się z Filasiewiczem. Niemożliwe też było, aby rewolwer samoistnie wystrzelił i śmiertelnie ranił Romana Kornelę. Rana wlotowa wykluczała bowiem taką możliwość. Filasiewicz, zapędzony w kozi róg, ostatecznie przyznaje się do morderstwa. Tak opisuje okoliczności oraz przebieg zbrodni. Siedziałem w cukierni Zalewskiego przy czarnej kawie w towarzystwie nieznanego mi blondyna, gdy wszedł świętej pamięci Kornela. Ujrzawszy mnie i przywitawszy się ze mną, zapytał, czy nie widziałem doktora Adama Michalewskiego. Następnie rzekł do mnie: Romek, mam ci coś powiedzieć, i pociągnął mnie za sobą. Usiedliśmy w głębi cukierni i on począł mnie rozpytywać o radiostację w szkole przemysłowej. Ja, ponieważ znam ten przedmiot dobrze, zacząłem mu popularnie wykładać teorię fal elektrycznych Hertza. Następnie powiedziałem mu o moim zamiarze skończenia samobójstwem. On się bardzo tym zainteresował i zazdrościł mi decyzji. Po wyjściu z cukierni Kornela zaproponował zajść do Musiałowicza na wódkę. Wypiliśmy po jednym kieliszku i znowu mówiliśmy o samobójstwie. Kornela, dowiedziawszy się ode mnie, że wybrałem na miejsce rozstania się z życiem park Kilińskiego, zwrócił mi uwagę, że ze względu na nastrój kwalifikuje się lepiej uroczy cmentarz Łyczakowski. On bywał tam często w nocy i zna z doświadczenia urok tego miejsca. Oświadczył następnie, że chętnie będzie mi towarzyszył, a to ze względu na prawdopodobną emocję, jaką musi mieć człowiek będący w pobliżu aktu samobójstwa drugiego człowieka. Uczyni to jednak pod warunkiem, że napisze kartkę, iż sam sobie życie odebrałem. Spacerując, mówiliśmy o bliskim moim samobójstwie. Kornela mówił, że i on odbierze sobie życie, ale naprzód sprzeda swoją parcelę przy ulicy Kadeckiej, wyjedzie za granicę i użyje świata. Potem zaczął Kornela mówić o kobietach. Uderzyło mnie, że wyraził się z ujmą o pewnej pani z towarzystwa. Potem o jednej znajomej mi mężatce. Wreszcie usłyszałem z ust jego to samo o pannie X. Zakipiało we mnie. Pamiętam, jak przez mgłę, że zażądałem od Korneli odwołania. On potwierdził swoje twierdzenie. Straciłem przytomność i strzeliłem. Potem wiem, że uciekłem. Przesłuchanie Filasiewicza zakończyło się w późnych godzinach nocnych. Roman nie wrócił już do domu. Został natychmiastowo aresztowany. Wspomnianą przez Filasiewicza panną X okazała się być córka profesora Łomnickiego, Irena Łomnicka. Pojawił się więc kolejny czynnik łączący obu panów. Filasiewicz miał być szalenie zakochany w dziewczynie, która podobno przed laty odwzajemniała jego uczucia. Później jednak ich relacje uległy rozluźnieniu ze względu na wyjazd Filasiewicza. Wtedy też na horyzoncie pojawił się Kornela, który nie ukrywał, że panna Irenka również wpadła mu w oko. Czy więc zbrodnia Filasiewicza mogła zostać dokonana z zazdrości?
Podczas rewizji w mieszkaniu Filasiewiczów w biurku Klaudiusza Filasiewicza odnaleziono rewolwer. Późniejsza ekspertyza balistyczna wykaże, iż to właśnie z tej broni wystrzelono śmiertelny pocisk. Okazało się, że feralnego dnia Romek wykradł rewolwer należący do jego ojca. Czy zrobił tak, ponieważ planował samobójstwo? Czy też z góry wiedział, że tego dnia zamorduje swojego konkurenta? Powątpiewano w to, aby Filasiewicz postanowił popełnić samobójstwo w towarzystwie Korneli. Owszem, obaj mężczyźni znali się dość dobrze, jednak wszystko wskazywało na to, że raczej nie darzyli się sympatią. Wręcz przeciwnie. Mieli być do siebie wrogo nastawieni. Stanowili bowiem skrajne przeciwieństwa. Kornela od małego uważał się za lepszego od innych, co też nie przysporzyło mu sympatii kolegów. Uznawano go za zadufanego w sobie. Był zawsze elegancko ubrany, dystyngowany i dobrze ułożony. Nic więc dziwnego, że kiedy wszedł w wiek dorastania, poczuł aspirację, by przynależeć do złotej młodzieży. Młodzieży, którą gardził Filasiewicz. On bowiem od dziecka był chłopcem narwanym z wiecznie poplamionymi spodniami. Charakteryzowano go jako dziecko nadpobudliwe, lekkomyślne, łatwo wpadające w złość. Choć rodzice starali się, by zawsze miał czyste i schludne ubranie, to Filasiewicz i tak zawsze wracał ze szkoły, cały umorusany. Co prawda uczył się dość dobrze, zwłaszcza matematyka była takim jego konikiem, jednak był tak zwanym klasowym łobuzem. Przeszkadzał nauczycielom w prowadzeniu lekcji, był wiecznie rozproszony, a i znane było jego zamiłowanie do kłamstwa. Filasiewicz i Kornela pochodzili więc z dwóch różnych światów. Starali się nie utrzymywać wspólnych kontaktów. Na ich nieszczęście połączyła ich rodzina Łomnickich. To właśnie tam skrzyżowały się ich drogi. Filasiewicz zazdrościł Korneli jego powodzenia u kobiet. W jego obecności czuł się wręcz niewidzialny. Coraz bardziej martwił się, że panna Irenka, którą tak bardzo kochał, zacznie wykazywać większe zainteresowanie Korneli. Rodzice Filasiewicza, dowiedziawszy się o tym, iż ich syn przyznał się do zbrodni, byli głęboko zszokowani. Jego ojciec poprosił nawet komisarza Konarskiego o dostarczenie Romkowi listu. Mężczyzna pisał: jeżeli popełniłeś zbrodnię z pobudek wyższych, to jest z miłości dla kobiety, przebaczamy ci ja i matka. Jeśli jednak popełniłeś ją z pobudek niskich, niech ci Bóg przebaczy. Klaudiusz Filasiewicz tłumaczył się później, iż napisał ów list, ponieważ pragnął wesprzeć swojego syna na duchu. Chciał, żeby chłopak wiedział, że jego rodzice go nie przekreślili. Chociaż tak naprawdę czuł się zawiedziony i rozgoryczony, to jednak zależało mu na tym, aby jego syn czuł, że rodzice nadal go kochają. Czy Roman faktycznie poczuł wsparcie po czytaniu listu? Nie wiadomo, nigdy nikomu nie zdradził swoich uczuć. Wiadome jest natomiast, że trzymając list w dłoniach, płakał jak dziecko i długo nie mógł się uspokoić. Rodzina Filasiewicza czyniła również starania, aby udowodnić, że Romek nie był osobą w pełni poczytalną. Gdyby biegli psychiatrzy dopatrzyli się anomalii w zachowaniu młodego chłopaka, mógłby on liczyć na dużo łaskawszy wyrok. Dlatego też ojciec i matka aresztowanego poszukiwali autorytetów z zakresu psychiatrii, którzy potwierdziliby, iż w rodzinie jego matki zdarzały się przypadki obłąkania. Romek zresztą już w okresie dziecięcym miał zdradzać anormalne zachowania. Tak mówił o tym jego ojciec. Od wczesnej młodości był mój syn Roman w wysokim stopniu nerwowy. Wzrok miał niespokojny. Nerwowo obgryzał paznokcie i końce palców, czego nie można było go oduczyć nawet karami. Nauk ten posiada do dziś. Stale były u niego objawy irytacji, rzucał przedmiotami, przewracał meble i bił głową w mur. W roku 1907, w czasie nieobecności naszej we Lwowie, znajdował się z bratem u ciotki swojej. Z niewiadomego powodu posprzeczał się z 2-letnim bratem Aleksandrem i chciał go wyrzucić z balkonu przy ulicy Ochronek.
Skarcony przez stryja, tak się podniecił, że gdy go położono do łóżka, usiłował podpalić łóżko pod sobą. Jako kilkuletni chłopiec fantazyjnie kłamał. Karcony tłukł przedmioty i płakał spazmatycznie. Ten pociąg do fantazjowania i blak dał się we znaki rodzinie. Rodzice, widząc, że zachowanie ich syna odbiega od przyjętych w społeczeństwie norm, postanowili poszukać dla niego pomocy psychiatrycznej. U Romana zdiagnozowano nadaktywność kory mózgowej. Dziś, kiedy medycyna posunęła się trochę do przodu, to u Filasiewicza najprawdopodobniej zdiagnozowano by ADHD. I od razu też proszę, żeby nie pisać mi w komentarzach, że nie ma czegoś takiego jak ADHD. Osoby, które tak twierdzą, chyba nie miały do czynienia z dzieckiem cierpiącym na te zaburzenia. Zresztą dorosłe osoby też mają przerąbane. Ale wróćmy sobie do tematu. Oczywiście jak zwykle w prasie międzywojennej pojawiła się również analiza psychiatryczna, która została wydana przez lekarza psychiatrii, który nie miał żadnego bezpośredniego kontaktu z Filasiewiczem. Jego ekspertyza opierała się głównie na doniesieniach prasowych, ale wiadomo, że jak ludzie interesują się jakimś tematem, no to trzeba dać im to, czego oczekują. Przedstawię Wam część tej ekspertyzy, jednak zaznaczam, że powinniśmy raczej patrzeć na nią przez palce. Jasne jest przecież, że chłopak 21-letni, a więc niemal jeszcze dziecko, prowadzący na cmentarz swego dobrego znajomego i kolegę, strzelający mu tam potem w tym ponurym otoczeniu w skroń, wreszcie zaś po strasznym czynie z zimną krwią wędrujący w cieniach nocy przez groby ku bocznym wejściom cmentarza, byleby nie zwrócić na siebie uwagi, nie może być człowiekiem normalnym w pełnym tego słowa znaczeniu. Odporność nerwowa okazana w tym wypadku przez Filasiewicza jest czymś, co wybiega zupełnie poza ramy wypadków, z jakimi się spotykamy zwyczajnie w kryminalistyce i świadczyć może, wyraźnie zaznaczam może, o chorobliwym, anormalnym podłożu psychicznym. Oczywiście cała ta ekspertyza była sporządzona jedynie dla czytelników dziennika i nie została uznana ani przez śledczych, ani przez sąd, jednak przedstawiam ją Wam z czystej rzetelności. Choć Filasiewicz został aresztowany i oczekiwał na proces, to wcale nie oznaczało, że komisarz Konarski zakończył swoje śledztwo. Okazało się bowiem, że zamordowany Stefan Roman Kornela posiadał najlepszego przyjaciela, niejakiego Wiesława Stefanusa. Stefanus zginął przed rokiem w zagadkowych okolicznościach. Mianowicie 27 grudnia 1923 roku młodzieniec, który mieszkał wraz z rodzicami w kamienicy przy ulicy Ossolińskich 11, wrócił wieczorem do mieszkania w towarzystwie ubranej na czarno z narzuconym na twarz woalem kobiety. Dozorca z całą pewnością stwierdził, że kobieta ta towarzyszyła Stefanusowi i nie opuściła jego mieszkania do wczesnych godzin porannych. Gdyby tak było, to dozorca zapewne by to odnotował, gdyż musiałby otworzyć niewiaście bramę. O godzinie 8 wspomniany dozorca udał się do mieszkania Stefanusa. Czynił tak zresztą co rano, gdyż odbierał od niego mundur oraz buty do czyszczenia. Tym razem jednak Stefanus, nie otwierając drzwi, nakazał mu przyjść później. Dozorca wrócił więc na swoje miejsce, ale kiedy do godziny 10 Stefanus nie wyszedł z mieszkania, dozorca zaczął się niepokoić. Uporczywe pukanie do drzwi nie przyniosło rezultatów. Dlatego też postanowiono dostać się do środka za pomocą wytrycha. Tam też dozorcy ukazał się makabryczny widok. Na łóżku leżał Wiesław Stefanus. Na jego ciele znajdowała się naciągnięta po szyję kołdra. Na wierzchu kołdry obok prawej ręki chłopaka leżał rewolwer, który wyglądał tak, jak gdyby ktoś specjalnie ułożył go w takiej pozycji. Po zdjęciu kołdry z ciała Stefanusa okazało się, że chłopak zginął od rany postrzałowej w okolicy serca. W kieszeni Donata odnaleziono dwa bilety tramwajowe, a w suficie nad łóżkiem odnaleziono kulę rewolwerową. Druga kula tkwiła w ciele Stefanusa. Ślady te przemawiały za tym, że w mieszkaniu oddano przynajmniej dwa strzały. Dochodzenie policyjne nie rozwiązało zagadki śmierci Stefanusa.
personalia tajemniczej damy również nie zostały odkryte. Policja zakwalifikowała śmierć młodego studenta jako samobójstwo. Cornela nigdy nie uwierzył w tę wersję. Był przekonany, że jego przyjaciel został zamordowany. Wśród lwowskiej młodzieży znane były historie nocnych eskapad Corneli na cmentarz Łyczakowski. Cornela zwykle w stanie upojenia alkoholowego miał odwiedzać grób swojego przyjaciela. Wtedy też zwierzał mu się, częstował alkoholem i odpalał papierosy, które później wsadzał w ziemię tuż przy mogile. Tak jakby chciał poczęstować swojego przyjaciela. Widać było, że chłopak nie może pogodzić się z nagłą śmiercią Stefanusa. Podczas jednej z takich wizyt, tym razem wyjątkowo nie w nocy, a w dzień, Cornela miał zauważyć postać tajemniczej kobiety ubranej na czarno, która stała przy grobie Stefanusa. Jej twarz była zakryta czarnym woalem. Kobieta, zauważywszy zmierzającego do grobu Cornelę, czym prędzej oddaliła się i zniknęła między nagrobkami. Dlaczego pomimo zamknięcia śledztwa w sprawie śmierci Stefanusa sprawa ta ponownie znalazła się na językach wszystkich mieszkańców Lwowa? Ano dlatego, że nad grobem zamordowanego Corneli również zauważono tajemniczą postać odzianej na czarno kobiety. Zaczęto więc spekulować, że obie sprawy mogą być ze sobą w jakiś sposób połączone. Oba zgony nastąpiły w niedługim odstępie czasu. Zarówno Stefanus, jak i Cornela zginęli od rany postrzałowej. W obu przypadkach pojawiła się również postać tajemniczej kobiety z czarnym woalem na twarzy. Również policja zaczęła rozpatrywać możliwość, że te dwie zagadkowe śmierci łączy jakiś nieodkryty dotąd czynnik. Sprawa ta miała zostać dokładniej poruszona podczas procesu Filasiewicza. Rozprawa ruszyła 25 września 1925 roku. W charakterze świadków powołano 65 osób. Obrony Filasiewicza podjął się mecenas Jan Pieracki. Punktualnie o godzinie 9 oskarżony został wprowadzony na salę sądową. Filasiewicz przemieszczał się ze wzrokiem utkwionym w podłogę. Jego twarz była starannie ogolona. Włosy miał zaczesane do tyłu. Odziany był w granatowy strój przypominający garnitur. Filasiewicz składał swoje zeznania cichym, łamiącym się głosem. Już na początku rozprawy przyznał się do popełnienia zbrodni. Choć Filasiewicz w większości powtórzył swoje zeznania złożone w trakcie śledztwa, to jednak uzupełnił je o kilka dodatkowych faktów. Poruszony został chociażby wątek wydalenia ze studiów. Oskarżony wyjaśnił: nie zawsze egzaminu rocznego przestałem automatycznie być zwyczajnym słuchaczem. Ponieważ ojciec mój kilkakrotnie wyraził się, że o ile nie znam egzaminu, to nie życzy sobie, bym był dalej na politechnice, a z drugiej strony ja miałem zamiar uczyć się i potem dopędzić zaniedbane studia, więc schowawszy oryginalny mój indeks, wypełniłem rubryki kupionego u portiera indeksu i udowodniłem w ten sposób ojcu, że zdałem egzaminy. Nadmieniam przy tym, że pieczęci nie podrabiałem, jedynie podpisy profesorów. Filasiewicz raz jeszcze podkreślił, iż wykradł broń nie dlatego, że chciał zastrzelić Cornelę, a dlatego, iż chciał popełnić samobójstwo. Morderstwo zostało popełnione całkowicie przypadkiem ze względu na obelżywe słowa, jakie Cornela z uśmiechem wypowiedział o Irenie Łomnickiej. Poświadczyć o tym może chociażby list, który napisał do Ireny w nocy z 19 na 20 stycznia 1925 roku. Filasiewicz informował w nim, iż 20 stycznia pomiędzy godziną 20 a 21 odbierze sobie życie. 20 stycznia na prośbę Corneli dopisał również, że Cornela będzie przy jego śmierci. Miało to zabezpieczyć Cornelę przed nieprzyjemnościami i nieprawdziwymi podejrzeniami. Co ciekawe, Irena Łomnicka potwierdziła, że takowy list faktycznie istniał. Irena kilka dni po śmierci Corneli otrzymała list podpisany przez Filasiewicza, w którym ten informował ją o tym, iż zamierza odebrać sobie życie.
Choć cały list był pisany atramentem, to na samym spodzie widniało jedno zdanie napisane ołówkiem. Kornela będzie przy mojej śmierci. Irena z całą stanowczością stwierdziła, że Filasiewicz użył zwrotu przy mojej śmierci, co też całkowicie pokrywałoby się z zeznaniami oskarżonego. Pierwsza część listu była pisana w nocy atramentem. Dopisek ołówkiem mógł powstać później, kiedy Kornela, wiedziony jakimś dziwnym instynktem, postanowił towarzyszyć Filasiewiczowi w trakcie jego samobójczej śmierci. Niestety Łomnicka nie była w stanie udowodnić, że otrzymała taką korespondencję, gdyż wiedząc, że Kornela nie żyje, postanowiła spalić list. Filasiewicz zaprzecza również, jakoby pomiędzy nim a Kornelą istniała wrogość. Owszem, może i nie pałali do siebie wielką miłością, ale on sam uczucia pomiędzy nimi opisałby raczej jako obojętne. Filasiewicz nie zaprzecza, że nazywał Kornelę bawidamkiem i pajacem, ale czynił tak dlatego, iż w jego odczuciu zachowanie Korneli było bardzo niedojrzałe. Chłopak próbował piąć się do góry w hierarchii społecznej, wiedząc, że nie ma ku temu warunków materialnych. Kornela nie umiał przyznać się sam przed sobą, że nie stać go na życie, do jakiego aspirował. Tym samym zapożyczał się i narobił sobie długów. Oskarżony zaprzeczył również, jakoby miał czuć zazdrość względem Korneli. Wiedział, że Kornela utrzymuje znajomość z Łomnicką, jednak uważał, że nie stanowi dla niego zagrożenia. Nigdy nie zaobserwował, żeby znajomość pomiędzy Ireną a Stefanem wychodziła poza ramy koleżeństwa. Poza tym przed kilkoma laty wyznał Irenie swoje uczucia, a ona zapewniła go o tym, iż także czuje do niego coś więcej. Nie miał powodów, by jej nie wierzyć. Irena Łomnicka z jednej strony potwierdziła słowa Filasiewicza, z drugiej zaś nieco im zaprzeczyła. Dziewczyna przyznała, że przed paroma laty wyznała swoje uczucia Filasiewiczowi, jednak miała wtedy zaledwie 15 lat. Teraz, jako 19-letnia dziewczyna, jedyne co czuła względem Filasiewicza to sympatię. Nie poinformowała go jednak o tym, że jej uczucia się zmieniły. Jak mówiła, zapytywał mnie również, czy ja dla niej jestem taka sama jak w roku 1921. Po natarczywym jego naleganiu potwierdziłam, że tak. Uczyniłam to tylko dlatego, aby działać na niego dobrym wpływem. On uwierzył. Ja mu otwarcie nie mówiłam, że uczucia dla niej nie mam. Chciałam, żeby był człowiekiem serio. Wziął się do nauki i żeby byli z niego ludzie. Irena przyznała również, iż Filasiewicz nie był jedynym mężczyzną, który wyznawał jej swoje uczucia. Kornela także miał się w niej kochać, o czym poinformował ją jakiś czas wcześniej, jednak dziewczyna nigdy nie traktowała jego wyznań poważnie. Łomnicka zaznacza jednak, iż Filasiewicz nie mógł dokonać swojej zbrodni zazdrości, ponieważ nie wiedział o uczuciach, jakie żywił do niej Kornela. Choć ona sama nie czuła jakichś głębszych uczuć do zamordowanego, to też trudno jej było sobie wyobrazić, że Kornela wyrażałby się o niej w sposób obelżywy, gdyż względem niej zawsze zachowywał się po dżentelmeńsku. To jeszcze oczywiście o niczym nie świadczy. To, że mężczyzna zachowuje się z klasą przy niewiastach, nie znaczy, że tak samo prowadzi rozmowy w męskim gronie. Ale o tym oczywiście za chwilę. Filasiewicz zaznaczył również, że po morderstwie Korneli zaczął zdawać sobie sprawę z powagi czynu, jakiego się dopuścił. Po powrocie do domu poinformował matkę o tym, iż bolą go zęby oraz poprosił ją o środki na uśmierzenie bólu. W rzeczywistości jednak był po prostu przytłoczony zbrodnią i pomimo zażycia środków znieczulających, noc spędził bezsennie. Również i te zeznania znalazły swoje potwierdzenie. Klaudiusz Filasiewicz zaświadczył, iż w nocy z 20 na 21 stycznia jego syn przebąkiwał coś o tym, że bolą go zęby. Nie potrafił jednak przypomnieć sobie, czy jego małżonka podała mu leki znieczulające. Z drugiej strony rodzina Łomnickich przyznała, że 20 stycznia wieczorem Filasiewicz podczas złożonej im wizyty był opanowany i spokojny. Nic nie wskazywało na to, aby przed momentem popełnił zbrodnię. Wyklucza to rzekome wielkie poruszenie, jakie Filasiewicz czuł po dokonaniu morderstwa.
Oskarżony tłumaczy to tym, iż dopiero wraz z upływającym czasem docierało do niego, że zamordował człowieka. Początkowo ta myśl zupełnie do niego nie docierała. Jeżeli Filasiewicz faktycznie cierpiał na ADHD, to jestem skłonna w to uwierzyć, gdyż takie osoby faktycznie działają pod wpływem chwili i nie baczą na konsekwencje swoich działań, a wręcz nie są w stanie ich przewidzieć. Dopiero kiedy emocje opadną, do głosu dochodzi rozsądek. Jednak oczywiście nie mi rozstrzygać tutaj, czy tak było w przypadku Filasiewicza. Dość spore poruszenie wywołało pojawienie się w sądzie Andrzeja Korneli, ojca zamordowanego studenta. Filasiewicz na widok mężczyzny miał wykazywać jawną skruchę. Kulił się na ławie oskarżonych i unikał kontaktu wzrokowego. Andrzej Kornela, choć z widocznym cierpieniem na twarzy, składał swoje zeznania z pełnym opanowaniem. Tak przed sądem scharakteryzował swojego syna. Miał bardzo dobre serce i był bardzo wrażliwy na cudzą biedę. Żebrak nigdy nie odszedł od naszych drzwi z pustymi rękami. Dawał więcej, aniżeli mógł. Posiadał wrodzoną uprzejmość i dar zjednywania sobie ludzi, przy czym nigdy się nie narzucał nikomu. Dżentelmen w całym tego słowa znaczeniu. Odznaczał się wielką dyskrecją. O znajomościach swoich z kobietami ze mną nigdy nie rozmawiał. Jednocześnie Kornela zaznacza, iż był świadomy wad swojego syna. Największym zmartwieniem moim były długi, jakie robił czasami. Początkowo nie wiedziałem, na co je robi. Na odzież bardzo uważał i długo ją nosił. W listopadzie 1924 była bardzo dla mnie przykra chwila, gdy syn mój z płaczem, całując mnie po rękach, prosił o 1000 złotych. Ojcze, zrobiłem przykry dług i muszę go oddać. Prosił, by go nie pytać o szczegóły i oszczędzić mu cierpienia. Wiem, że w grę wchodziła tu jakaś pani. Ani ja, ani siostra moja, do której syna wtedy po pieniądze posłałem, nie dowiedzieliśmy się, co to był za dług. Tutaj też chciałam poinformować te osoby, które trafiły na mój kanał po raz pierwszy, albo też nie są zaznajomione ze wszystkimi moimi materiałami, że kwota 1000 złotych była naprawdę kwotą zawrotną na tamte czasy. Zwykły robotnik zarabiał około 30 zł miesięcznie. Wykwalifikowany robotnik około 60 zł miesięcznie, a urzędnik około 120-150 zł miesięcznie. Na samym końcu Andrzej Kornela odnosi się do zarzutów, jakoby jego syn chciał towarzyszyć Filasiewiczowi w chwili jego śmierci. Proszę Wysokiego Trybunału, nie moją jest rzeczą wskazywać, kto zabił mego syna. Ale nie uwierzę nigdy, aby mój Roman szedł patrzeć na śmierć człowieka. Sadystą nie był. Sąd postanowił przesłuchać kolejnych świadków, aby scharakteryzować zamordowanego Kornele, oskarżonego Filasiewicza oraz ustalić, jakie relacje łączyły tę dwójkę. Znaczące tutaj były zeznania Adama Łomnickiego, brata Ireny. Okazało się bowiem, że przyjaźnił się on z Filasiewiczem, a chłopak zasiadający na ławie oskarżonych przyznał mu się do popełnienia zbrodni. Adam Łomnicki postanowił jednak milczeć i nie poinformował organów ścigania o tym, co usłyszał od Filasiewicza. Tak opisuje dzień 20 stycznia, kiedy Filasiewicz odwiedził jego rodzinę po dokonaniu morderstwa. Uczyłem się matematyki, gdy o godzinie 19 wpadł do mego pokoju Romek. Usiadł koło mnie i spostrzegłszy, że zajęty jestem kwadraturą koła, począł ze mną dyskutować, twierdząc, że niepotrzebnie ślęczę, bo kwadratura koła nie da się rozwiązać. Następnie poszedł ze mną do ostatniego pokoju i tu zaczął z jawnym zdenerwowaniem. Daj mi słowo honoru, że nikomu nie powtórzysz tego, co ci powiem. Dałem mu słowo. Wtedy Romek. Przed godziną zastrzeliłem na cmentarzu Kornele. Przerażony zadrżałem i nie wierzyłem. Zapytałem go, dlaczego go zastrzeliłeś? Na co on odpowiada, bo był kanalia. Opowiedział mi następnie, że był z nim u Zalewskiego, że poszli na cmentarz i tu Kornela mówił, że będzie miał emocje, patrząc na samobójstwo Filasiewicza. Wtedy Filasiewicz powiedział do niego, ręczę ci, że będzie to twoja najsilniejsza emocja w życiu. Równocześnie pokazał mi kartkę, którą Kornela miał zażądać od niego przed pójściem na cmentarz, a na której było napisane
Potwierdzam, że odbieram sobie życie dobrowolnie. Kornela nie jest winien mojej śmierci. Kartkę tę ja spaliłem w piecu. Zresztą razem z kartką spalono rękawiczkę, ponieważ kiedy Filasiewicz zorientował się, że najprawdopodobniej jedną z nich zostawił na cmentarzu, to aby nie zostawić po sobie śladu, aby nikt nie mógł dopasować go do zbrodni, postanowił spalić drugą rękawiczkę. Co ciekawe, Filasiewicz przyznał się do zbrodni nie tylko przed Adamem Łomnickim. Kiedy wyjechał do Sławska, spotkał tam swojego przyjaciela, Witolda Obmińskiego. Obmiński zeznał, iż 17 stycznia Filasiewicz poinformował go o tym, iż planuje odebrać sobie życie. Ponieważ nie był to pierwszy raz, kiedy Romek snuł fantazję na temat popełnienia samobójstwa, to też Obmiński nie do końca wierzył w jego zapewnienia. Bez cienia podejrzeń wsiadł w pociąg i odjechał do Sławska. 1 lutego dołączył do niego Filasiewicz. Tak jak Obmiński podejrzewał, jego przyjaciel był cały i zdrowy. Utwierdziło go to w przekonaniu, że Filasiewicz znowu dramatyzował. Ale Witold nie spodziewał się, że jego przyjaciel podzieli się z nim swoim sekretem. 1 lutego w Sławsku poprosił mnie, abym z nim wyszedł ze schroniska, bo chce mi coś powiedzieć. Wyszliśmy na dwór o godzinie 17. On jednak zwlekał ze zwierzeniami i poirytowany tym zapytałem go, dlaczego mnie zaciekawia. Zapytałem go ze zdziwieniem, zabiłeś kogo czy co? On na to, tak jest, zabiłem Kornelę. Po jego oświadczeniu zapytałem o szczegóły. Opowiedział mi, że poszli razem z Kornelą na cmentarz dlatego, aby spotęgować nastrój, w którym lubował się Kornela. Gdy nastrój był kulminacyjny, opowiadał mi Filasiewicz, wydobyłem rewolwer, ażeby odebrać sobie życie. W tej chwili rzucił się na mnie Kornela i poczęliśmy się szamotać. Rewolwer nagle wypalił i Kornela upadł na ławkę. Po pauzie opowiadał mi dalej Filasiewicz, że starał się go odratować i posadził na ławkę. Gdy zauważył, że nie żyje, uciekł. Zapytałem go, dlaczego nie zgłosił się na policję. On mi na to, że nie ma pewności, czy w policji uwierzą w przypadek. Wówczas ja zapytałem go, co w takim razie oznacza, że Kornela miał rękę w kieszeni. Na to nie dostałem odpowiedzi. Na pytanie, co będzie, gdy kogo innego aresztują, odpowiedział Filasiewicz, że nikomu tego nie udowodnią, skoro jemu udowodnić nie potrafią. Wersja podana przez Obmińskiego różniła się od wersji oficjalnej, tej podanej przez Filasiewicza w trakcie śledztwa. Oskarżony nie zdradził swojemu przyjacielowi pobudek swojego postępowania. Twierdził, iż zamordował Kornelę całkowicie przypadkiem, co też zostało później obalone. Ewidentnie Filasiewicz, choć czuł potrzebę uzewnętrznienia się przed przyjacielem, postanowił nieco wybielić swój czyn. To jedynie ponownie skomplikowało sprawę. Motywy Filasiewicza wciąż były niejasne. Skoro młodzieniec okłamał nawet swojego najlepszego przyjaciela, jaką można mieć pewność, że cały czas nie konfabuluje? Może Kornela wcale nie obraził panny Łomnickiej? Może Filasiewicz usilnie próbował pokazać się z lepszej strony, a Kornela zginął z zupełnie innych pobudek? Choć motywacje sprawcy były niejasne i raczej wątpliwą sprawą było, żeby Filasiewicz wyznał całą prawdę, sąd postanowił sporządzić obraz sprawcy i jego ofiary na podstawie zeznań wezwanych świadków. I tak Filasiewicz został scharakteryzowany jako narwaniec o wybuchowym charakterze. Świadek Wacław Jara określił go wręcz jako człowieka gwałtownego i niezrównoważonego. Wtórował mu świadek Leibhardt, znajomy rodziny Filasiewiczów. Mężczyzna przyznawał, że od zawsze miał Romka za człowieka nienormalnego. Młody Filasiewicz miał mieć słabą, silną wolę. Jest to cytat, więc proszę tutaj się nie czepiać. Często unosił się z byle powodu. Jan Kanty Roer opowiedział nawet o jednym incydencie z udziałem Filasiewicza, który dobitnie pokazywał narwaną naturę oskarżonego chłopaka. Podczas jednego z wyjazdów do Sławska, podczas wspólnej gry w karty, Filasiewicz miał pokłócić się z jednym z ich wspólnych kolegów, niejakim Augustynem. Wzburzony do granic możliwości, Filasiewicz chwycił za siekierę, po czym ruszył na chłopaka. Został jednak spacyfikowany poprzez pozostałych graczy, a siekiera została mu odebrana. Ale Filasiewicz nie odpuszczał tak łatwo.
Wykorzystując chwilę nieuwagi, chwycił za polano, chcąc wymierzyć Augustynowi cios. Na szczęście i tym razem temperament Filasiewicza został w porę ostudzony. No cóż, przynajmniej tak teoretycznie, ponieważ Filasiewicz nadal zionął ogniem, a cała ta historia skończyła się w dość komiczny sposób. A raczej taki tragikomiczny. Jan Kantyroer, aby upewnić się, że Augustyn pozostanie nietknięty, a jego zdrowie nie ucierpi, musiał spać tej nocy z siekierą pod poduszką, a inny ich kolega z polanem. Ta historia w sumie miała potencjał na scenę komediową, jednak pokazywała również, co mogli mieć na myśli świadkowie charakteryzujący Filasiewicza jako niepanującego nad sobą narwańca. Życiem chłopaka kierowały emocje, nad którymi ten ewidentnie nie potrafił zapanować. Był jedną z tych osób, o których często słyszymy, że najpierw robią, a dopiero później myślą. Ta charakterystyka była o tyle istotna, że mogła potwierdzać słowa oskarżonego, który twierdził, iż zabił Romana Kornele pod wpływem nagłego impulsu. Chłopak obraził dziewczynę, którą Filasiewicz darzył uczuciem, dlatego też kierując się negatywnymi emocjami, postanowił zemścić się na chłopaku. A że akurat miał pod ręką rewolwer, no to wyszło jak wyszło. Ale czy Filasiewicz faktycznie poszedł na cmentarz Łyczakowski z zamiarem odebrania sobie życia? Ta wersja również mogła być prawdziwa. Szereg świadków zeznał bowiem, iż Filasiewicz od co najmniej kilku lat obsesyjnie mówił o śmierci samobójczej. Adam Łomnicki zeznał nawet, iż według Filasiewicza samobójstwo było najpiękniejszym rodzajem śmierci. Otoczenie Filasiewicza patrzyło z politowaniem na wywody młodzieńca, traktując je jako taki mało śmieszny żart. Nie można jednak wykluczyć, że Filasiewicz rzeczywiście przygotowywał się do odebrania sobie życia, za czym przemawiał ten rewolwer w jego kieszeni, który uprzednio Filasiewicz wykradł swojemu ojcu. Pomimo tej dyskusyjnej reputacji i porywczego charakteru, Filasiewicz nie był zepsuty. Wielu świadków podkreślało, że wbrew pozorom miał on naprawdę dobre serce. Owszem, często nie można było przewidzieć, co mu strzeli do głowy, jednak innych ludzi traktował z szacunkiem i często niósł pomoc potrzebującym. Władysław Zbrożek podkreślał przed sądem, iż Filasiewicz nie dbał o dobra materialne i często dzielił się ze wszystkimi tym, co posiadał. W podobnym tonie o oskarżonym wyrażał się Zbigniew Łomnicki. Świadek podał nawet przykład, gdy podczas wycieczki po Tatrach Filasiewicz z narażeniem własnego życia udzielił pomocy jego stryjowi. Tak więc nie do końca było tak, że na ławie oskarżonych zasiadła bestia w ludzkiej skórze, która pod wpływem nagłego impulsu z pełną premedytacją zamordowała swojego kolegę, bo też prasa tak próbowała ukazać Filasiewicza. Mogło być też tak, że zachowanie chłopaka było takim wołaniem o atencję, której, jak się okazało, chłopak nie miał nawet we własnym domu. Witold Obmiński sam powiedział, że na podstawie własnych obserwacji zauważył, że Filasiewiczem nikt się nie interesował. Nie miał w domu należytej opieki. Klaudiusza Filasiewicza interesowało tylko to, by syn ukończył studia. Tak naprawdę nikt za bardzo nie przejmował się tym, co dzieje się z Romanem. Chłopak wychodził z domu i wracał, kiedy chciał. Nikogo nie interesowało, z kim się spotyka i co robi. Można tutaj było powiedzieć, że chłopak chował się samopas, bez dostatecznej opieki rodzicielskiej. Filasiewiczom zresztą pasował taki układ, ponieważ byli zmęczeni impulsywnością swojego syna. Często skarżyli się chociażby Wacławowi Jarze, że nie są w stanie poradzić sobie z własnym dzieckiem. Nawet najbliżsi przyjaciele Filasiewicza, Adam Łomnicki oraz Witold Obmiński, nie traktowali poważnie jego fantazji o samobójczej śmierci. I nie zrozumcie mnie tutaj źle, to nie jest tak, że próbuję wybielić Filasiewicza, bo to zupełnie nie o to chodzi. Staram się jednak zrozumieć, co mogło spowodować, że jego życie potoczyło się tak, a nie inaczej. Może moje myślenie jest nieco naiwne, ale uważam, że każde zachowanie ma swoje podłoże. A w tym wypadku rysuje nam się obraz chłopaka, który od najmłodszych lat miał problemy z impulsywnością, który być może potrzebował pomocy, o którą nie potrafił poprosić. O tym, że Filasiewicz nie był bestią w ludzkiej skórze, świadczyły również słowa gosposi państwa Łomnickich.
Jak wiadomo, zarówno Filasiewicz, jak i Kornela byli częstymi gośćmi w ich mieszkaniu, a co za tym idzie, dość często mieli styczność ze służbą pracującą w mieszkaniu Łomnickich. Tadzia Szafrańska z pewnością w głosie zeznała przed sądem, że zdecydowanie wolała, kiedy Łomnickich odwiedzał Filasiewicz. Chłopak zawsze odnosił się do niej z szacunkiem, zawsze był wobec niej taki grzeczny, uśmiechnięty, próbował nawiązać z nią rozmowę i też nigdy nie dał jej odczuć, że jest dla niego kimś gorszym. Zupełnie inaczej wyglądała sprawa z Kornelą, który był zawsze wyniosły i uważał się za osobę lepszą niż zwykła gosposia. I tutaj właśnie przechodzimy płynnie do charakterystyki Stefana Romana Korneli. Denat został scharakteryzowany jako bawidamek. Spore powodzenie u kobiet spowodowało, że chłopak popadł w samozachwyt. Wydawało mu się, że może zdobyć każdą niewiastę i to bez większego wysiłku. Świadek Roer przytoczył nawet jeden epizod z życia Korneli, mający potwierdzać tę teorię. Było to w kasynie. Kornela przyszedł o godzinie 2 i usiadł koło mnie. Weszła jakaś kobieta i zrobiła do niego oko. Ja mu na to zwróciłem uwagę. Romek, przypatrz się, ktoś dla ciebie oko robi. Wtedy on, ziewając, odpowiedział mi. To mnie całkiem nie wzrusza. Mam już ich dosyć. Większość tych kobiet, co tu widzisz, mogę mieć najdalej za tydzień. Zapytałem go wtedy, czy to nie za prędko. Nie lubię tego gatunku ludzi, co Kornela. Ludzie ci nic nie robią, nie uczą się, lecz kręcą się po ulicach i cukierniach. Również Maria Łomnicka podkreślała, że takim znowu dżentelmenem to Kornela nie był. Owszem, próbował grać oczytanego eleganta, jednak kiedy nikt nie słyszał, wyrażał się o kobietach w uwłaczający sposób. Często zresztą podkreślał, że tutaj cytat, nie chodziło mu jedynie o całowanie młodej dziewczynki. Może i te słowa nie brzmią jakoś wyjątkowo wyuzdanie, jednak należy pamiętać, że czasy międzywojenne były dużo bardziej konserwatywne, jeżeli chodzi o relacje damsko-męskie. No, przynajmniej oficjalnie, no bo nieoficjalnie to wiadomo, różne rzeczy się działy. Dobrze wychowanym młodzieńcom nie przystoiło jednak urągać czci dam, co też Kornela zdecydowanie czynił, traktując je jak obiekt seksualny. Nawet Zbigniew Łomnicki podkreślił, że nie lubił przebywać w towarzystwie Korneli i unikał młodzika jak ognia. Jak sam stwierdził, Korneli nie miałem za człowieka wartościowego, którego należy brać serio. Zajmowały go raczej sprawy erotyczne. Kornela miał również zaciągać długi, które później spłacały za niego zakochane w nim kobiety. Nie do końca wiadomo, na co Kornela wydawał zawrotne sumy pieniędzy. Początkowo sądzono, że życie, do którego aspirował, było po prostu bardzo, bardzo kosztowne. Ale w którymś momencie ktoś poruszył na sali wątek klubu kokainistów. Okazało się, że Kornela mógł być uzależniony od kokainy i to właśnie na nią przeznaczał wszystkie pieniądze. Zarówno te, które posiadał, jak i te, których nie posiadał. Podczas rozprawy nie zostało jednak potwierdzone, by taki klub rzeczywiście istniał, jednak gdyby założyć, że Kornela faktycznie był jego członkiem, to tłumaczyłoby jego długi. O Korneli wypowiadano się również pozytywnie, żeby nie pokazywać tu tylko tej jego złej strony. Część świadków stwierdziła, że był lubiany w męskim towarzystwie ze względu na swoje poczucie humoru. Henryk Toeplitz zeznał, iż Kornela był co prawda spaczony nieodpowiednim traktowaniem, jednak jednocześnie był człowiekiem przyzwoitym, który w jego towarzystwie nigdy nie wypowiadał się o kobietach w sposób obelżywy. W podobnym tonie wypowiadał się dr Leibhardt, który stwierdził, iż Kornela co prawda chwalił się swoimi zdobyczami erotycznymi, jednak był bardzo miłym, otwartym chłopcem. Nie ulegało jednak wątpliwości, że Filasiewicz oraz Kornela, wbrew temu, co opowiadał oskarżony, nie pałali do siebie sympatią. Atmosfera między tą dwójką była zawsze bardzo napięta. Obmiński opowiedział przed sądem, że Kornela raz nawet spoliczkował Filasiewicza, czym doprowadził do bójki. Co prawda nie jest to sytuacja potwierdzona, ponieważ sam Obmiński słyszał tę historię jedynie z ust Filasiewicza,
Natomiast gdyby tak faktycznie było, to nie byłoby to nic niezwykłego. Świadek Roer zeznał bowiem, iż Cornela miał to do siebie, że lubił kpić sobie z innych osób. Nawet sama siostra Corneli stwierdziła, iż jej brat dość jawnie kpił sobie z Filasiewicza, a już na pewno cieszył się z tego, że w jego odczuciu Irenka Łomnicka nie jest nim zainteresowana. Jak sam miał stwierdzić, i słusznie, ponieważ nie wart on jest panny Irenki. Jednocześnie siostra Corneli przyznała, że nie utrzymywała kontaktów z bratem od jakichś 2 lat, niestety nie wiadomo dlaczego. Starano się również dowiedzieć, czy Cornela mógł chcieć patrzeć na śmierć Filasiewicza. Co prawda ojciec zamordowanego jawnie przyznał, że jego syn nie był sadystą, jednak pozostali świadkowie przyznali, iż Roman Cornela również fascynował się samobójstwem w takim samym stopniu co Filasiewicz. Tadeusz Wolfhard, najbliższy przyjaciel Corneli, przyznał jednak, że co prawda lubił on skrajne emocje, jednak ciężko było mu uwierzyć, że mógłby chcieć patrzeć na śmierć innej, praktycznie zupełnie dla siebie obcej osoby. W podobnym tonie wypowiadał się Toeplitz, który przyznał, że gdyby Cornela chciał oglądać śmierć, to przecież miał możliwość, by chodzić na egzekucję. Ale nigdy tego nie zrobił. Kiedy wydawało się, że obraz relacji pomiędzy oskarżonym a jego ofiarą jest już wstępnie zarysowany, przywołano wątek tajemniczej śmierci Stefanusa. Ludwik Pająk, kelner w restauracji, w której 20 stycznia Filasiewicz oraz Cornela spożywali alkohol, zeznał z całą stanowczością, że chłopcy nie byli sami. Wraz z nimi przy stole siedziała kobieta. Świadek nie jest jednak w stanie opisać jej wyglądu, gdyż, jak sam przyznał, nie zwróciła ona wtedy jego większej uwagi. Doprowadziło to do małej utarczki słownej pomiędzy Filasiewiczem a Pająkiem. Oskarżony twierdził, iż nikogo z nimi nie było, a po spożyciu alkoholu to on miał zapłacić rachunek. Kelner z kolei upierał się, że w lokalu byli we troje, a rachunek za alkohol z całą pewnością płacił Cornela. Zeznanie to w oczywisty sposób połączyło się z tajemniczą śmiercią Wiesława Stefanusa, gdzie również występował wątek tajemniczej kobiety. Zaczęto podejrzewać, że obie zbrodnie faktycznie mogły być ze sobą połączone, a niektórzy nawet sugerowali, że obu młodzieńców zamordował nie kto inny jak właśnie Filasiewicz. Moment ten wykorzystał prokurator, który poinformował o niemiałą publiczność, że 27 września zgłosił się do niego pewien jegomość, który z całą stanowczością orzekł, iż jest w posiadaniu informacji mogących pomóc ustalić personalia tajemniczej kobiety. Tadeusz Dwernicki, bo to właśnie o nim mowa, zeznał, iż rzekomo niejaki Władysław Pikosiński w trakcie rozmowy z doktorem Dawidem Hulesem miał rzekomo wyrazić zdziwienie, że policja nie jest w stanie wykryć, kim była owa tajemnicza dama. Pikosiński był bowiem przekonany, iż była to jego dobra znajoma, niejaka Łempicka. Dwernicki wiedział o tym od samego doktora Hulesa, który opowiedział mu o wszystkim w jego kancelarii. Łempicka miała być świadkiem rozmowy Filasiewicza z Cornelą, podczas której Cornela miał się zwrócić do swojego kolegi w następujący sposób. Ja dłużej czekać nie mogę. Sumienie mi nie pozwala. O ile ty się sam do policji nie zgłosisz, to ja o wszystkim doniosę. Wiedząc, że Cornela nie wierzył w wersję mówiącą o samobójstwie Stefanusa, można było przypuszczać, iż podejrzewał on Filasiewicza o to, iż był on zamieszany w śmierć jego przyjaciela. To by z kolei sugerowało nowy motyw popełnienia zbrodni. Aby w pełni zweryfikować te doniesienia, na salę rozpraw wezwano zarówno doktora Hulesa, jak i komisarza Pikosińskiego. Hules potwierdził przed sądem, iż Pikosiński wyznał mu, że zna personalia tajemniczej kobiety. Wtedy Hules był przekonany, iż Pikosiński użył nazwiska Łempicka. Teraz jednak, gdy się nad tym głębiej zastanowił, Pikosiński równie dobrze mógł użyć nazwiska Łomnicka. Ich rozmowa odbywała się na ulicy, gdzie przejeżdżały dorożki, a tym samym rumor mógł zagłuszyć słowa Pikosińskiego.
Jest to o tyle dziwne i wydaje się takie trochę asekuracyjne, ponieważ w swoich wcześniejszych zeznaniach Hules zapierał się, iż Pikosiński bez cienia wątpliwości wymienił nazwisko Łempicka. Przesłuchiwany stwierdza również, że przesłuchanie Pikosińskiego nie ma tutaj żadnego sensu, gdyż mężczyzna już z góry mu zapowiedział, że do niczego się nie przyzna. I oczywiście okazuje się, że Hules ma rację. Władysław Pikosiński przyznał bowiem, iż rozmawiał z Hulesem o sprawie morderstwa Korneli, stwierdził nawet, iż słyszał plotki łączące morderstwo z samobójstwem Wiesława Stefanusa, jednak z całą stanowczością może przysiąc, iż nigdy nie twierdził, że zna personalia kobiety zamieszanej w tę sprawę. Nie zna ani żadnej Lempickiej, ani żadnej Łomnickiej. Konfrontacja obu panów nie rozstrzygnęła, który z nich miał rację. I wiecie, ja się w tym momencie trochę zastanawiam, czy ta teoria z tajemniczą Łomnicką, czy też Lempicką po prostu nie została sztucznie rozdmuchana. Myślę, że wszyscy mamy w swoim otoczeniu chociażby jedną taką osobę, która lubi być w centrum uwagi i chce grzać się w sztucznym blasku czyjejś sławy. A sprawa morderstwa Korneli była wówczas ogromnie głośną lwowską sprawą. Trochę później przyćmiło ją morderstwo w klasztorze karmelitów, o czym Wam zresztą już opowiadałam jakiś czas temu. Tutaj będziecie mieli odnośnik u góry, jeżeli chcecie tą sprawę odsłuchać. Ale sprawa morderstwa na cmentarzu Łuczakowskim nadal budziła zainteresowanie mieszkańców Lwowa. Wiecie, o zeznaniach świadków pisała prasa, podawała dokładne szczegóły zeznań, drukowano personalia świadków, więc mam pewną teorię na temat zeznań doktora Hulesa. Nie ulega wątpliwości, że Hules magicznie przypomniał sobie o personaliach tajemniczej kobiety dopiero na sali rozpraw. Bardzo dobitnie podkreślał, że Pikosiński na pewno wszystkiego się wyprze i nie ma sensu z nim rozmawiać. Wyglądało to trochę tak, jakby chciał zaistnieć, a jednocześnie zabezpieczyć swoją dobrą reputację, tak by nie wyjść na kłamce. Oczywiście jest to jedynie moje subiektywne zdanie, jednak patrząc na to, iż wątek Łomnickiej umarł śmiercią naturalną, a kobiety nigdy nie odnaleziono, no to można tutaj przypuszczać, że Hules po prostu konfabulował. Nie wiem co prawda, jak wy się na to zapatrujecie, może macie zupełnie inne zdanie na ten temat, ale jeżeli chcecie, to oczywiście śmiało możecie podzielić się nim w komentarzach. Zresztą motyw tajemniczej damy w czerni najprawdopodobniej próbował zostać wykorzystany przez jeszcze jedną osobę. Do redakcji Słowa Polskiego został nadesłany anonimowy list. Oto jego treść. Na wszystko w świecie błagam o umieszczenie we wszystkich gazetach. Filasiewicz Roman jest niewinny. Prawda jest następująca. Miałam się spotkać 20 stycznia z Romanem Kornelą na cmentarzu Łyczakowskim między 42 a 44 polem o 6 wieczorem, gdzie za $100 miał mi Kornela oddać pewne papiery i fotografie. Przyszłam wcześniej, czekałam w oddaleniu. Zobaczyłam Romana Kornelę i obcego. Przypuszczałam zdradę. Wydobyłam rewolwer i ukryłam się. Siedli na ławce. Chciałam podsłuchać, czy rozmawiają o mnie. Podpełzłam i usłyszałam z ust Romana Korneli. No, nie nudź dłużej. Strzelaj się, bo twój rewolwer będzie mi dzisiaj potrzebny. Usłyszawszy to, usiadłam z przeciwnej strony obcego i w pasji strzeliłam. Obcy momentalnie wystrzelił także. Ja skryłam się, on uciekał. Myślałam, że popędzi na policję. Zebrałam siły. Zbliżyłam się do Romana Korneli, zabrałam mój pakiecik do kieszeni i nieznanymi drogami wróciłam do miasta. Nikogo nie aresztowano, więc się nie zgłaszałam. Dopiero wczoraj przygodnie dowiedziałam się. Dowód na moją prawdę. Szukajcie kuli Romana Filasiewicza w stronie odwrotnej od mego strzału oraz jego rewolwer porównajcie z łuską mojej kuli, a prawda i niewinność Romana Filasiewicza zajaśnieje. Czy list ten pomógł rozwiązać sprawę? Oczywiście, że nie. Na pierwszy rzut oka widać było, że ktoś próbuje pogrywać sobie z lwowskim wymiarem sprawiedliwości. Wszystkie dowody rzeczowe zostały skrupulatnie zebrane z miejsca zbrodni i nie było mowy o tym, aby technicy policyjni przeoczyli kulę rewolwerową. Ekspertyza balistyczna potwierdziła, iż kula znaleziona w ciele Korneli została wystrzelona z pistoletu należącego do Klaudiusza Filasiewicza.
Ostatecznie sąd postanowił odpuścić ściągnięcie wątku tajemniczej damy odzianej na czarno oraz odrzucił wszystkie inne spekulacje mające naprowadzić sprawę na inny tor. Postanowiono skupić się na Filasiewiczu. Na sam koniec rozprawy przystąpiono do przedstawienia ekspertyzy psychiatrycznej oskarżonego, tym razem takiej prawdziwej, postawionej po 4-tygodniowej obserwacji Filasiewicza w zakładzie zamkniętym w Kulparkowie. Biegli psychiatrzy orzekli, iż Filasiewicza charakteryzuje powierzchowność sądu, bezkrytyczność i lekkomyślność. Oskarżony posiada skłonność do koloryzowania i konfabulowania. Często popada w depresję i zniechęcenie życiowe. Psychiatrzy orzekli jednak, iż w przypadku Filasiewicza nie ma mowy o chorobie umysłowej wykluczającej jego poczytalność. Natomiast, jak to określono, niezwykły stan umysłu oskarżonego powinien stanowić okoliczność łagodzącą. U Filasiewicza zaobserwowano bowiem objawy psychopatii, najprawdopodobniej przekazywanej dziedzicznie. Biegli również określili, iż stan Filasiewicza znajdował się na takim pograniczu zdrowia a choroby umysłowej. Prokurator w swojej mowie końcowej podkreślał, że sprawa morderstwa Romana Corneli jest niezwykła. Okoliczności dokonania morderstwa są tak niejasne, że organy ścigania nie były w stanie przedstawić pełnego jej obrazu. Filasiewicz zmieniał swoje zeznania kilkukrotnie, a kelner z restauracji Musiałowicza potwierdził, iż w towarzystwie studentów widziana była tajemnicza kobieta. Niestety nie udało się ani potwierdzić tej wersji, ani ustalić personaliów kobiety. Nie ulegało jednak wątpliwości, że Filasiewicz dopuścił się zbrodni morderstwa i musiał za nią odpowiedzieć. Ława przysięgłych udała się na naradę. Po obradach trwających nieco ponad godzinę przystąpiono do odczytywania wyroku. Ława przysięgłych odpowiedziała na następujące pytania. Czy winien jest oskarżony Filasiewicz, że w zamiarze pozbawienia życia Corneli strzelił doń w sposób zdradziecko podstępny z ostrego nabitego Browninga, wskutek czego nastąpiła śmierć Corneli? 3 sędziów zagłosowało na tak, 9 głosów było na nie. Na drugie pytanie. Czy winien jest Filasiewicz, że wprawdzie nie w zamiarze zabicia, ale w innym, nieprzyjaznym zamiarze strzelił do Corneli, wskutek czego śmierć jego nastąpiła? Sędziowie byli jednomyślni. Wszyscy odpowiedzieli twierdząco. Wreszcie postawiono też 3 pytanie. Czy Filasiewicz popełnił czyn w stanie zaburzenia umysłowego, w którym czynu swego nie był świadom? 4 sędziów odpowiedziało, że tak, 8, że nie. Sąd skazał Filasiewicza na 4 lata ciężkiego więzienia, obostrzonego co kwartał postem i twardym łożem, zaś w rocznicę śmierci świętej pamięci Corneli 20 stycznia każdego roku obostrzonego postem, twardym łożem i ciemnicą. Filasiewicz w trakcie odczytywania wyroku według doniesień prasowych lekko pobladł, choć zachował się wyjątkowo spokojnie. Salę opuścił z głową opuszczoną do dołu. Jeszcze przed ogłoszeniem wyroku Filasiewicz wysłał list do Ireny Łomnickiej. Przedstawię wam jego część, bowiem wydaje mi się, że dosyć dobrze też pokaże, w jakim stanie psychicznym znajdował się oskarżony chłopak. Obecnie ogromnie żałuję swego czynu, ale niech pani nie sądzi, że przez wzgląd na siebie. Co do mnie jest mi wszystko jedno. Pragnę tylko, by rozprawa odbyła się jak najprędzej, a na niej sam poproszę o odpowiedni dla siebie wyrok. Boli mnie najbardziej to, że po pierwsze zabiłem Cornelę niesłusznie, po drugie zrobiłem ogromną krzywdę jego rodzinie i rodzinie państwa. Obecnie proszę panią, by obraz mój jak najspieszniej wykreśliła ze swojej pamięci raz na zawsze, dlatego że jestem zbrodniarzem oskarżonym o skrytobójcze morderstwo. Jednakowoż pozostaje mi, niestety tylko w moich własnych oczach, świadomość, że mimo wszystko byłem i jestem człowiekiem honoru. Jest to może jedyny punkt, dzięki któremu jeszcze sam sobie nie naplułem w twarz. Za wszystkie przykrości, które panią już spotkały i może jeszcze spotkają, bardzo przepraszam. Rzecz ta jest bodaj moją największą troską. Nie ma takiej ofiary, której bym znieść nie mógł, by się to wszystko odstało. Kończę ten list, przepraszając panią za to, że mnie wplątał w ten kryminalny dramat mego życia. Dla wszystkich w domu, kto mną jeszcze nie gardzi, pozdrowienia. PS.
Radnym bardzo z ojcem pani, jeśli się zgodzi porozmawiać, o ile jeszcze do tego czasu będę przy zdrowych zmysłach. Tu można oszaleć. Roman Filasiewicz. Wyjątkowo wyrok został zaakceptowany zarówno przez skazanego, jak i przez prokuraturę, a przynajmniej tak początkowo donosiły dzienniki. Ostatecznie obrona oraz prokuratura postanowiły wnieść apelację. Sąd apelacyjny nie był już tak litościwy jak sąd pierwszej instancji. Wyrok Filasiewicza został podniesiony do 7 lat pozbawienia wolności. I tutaj ta historia mogłaby się zakończyć, chociaż według Mariusza Gadomskiego ma swoją kontynuację. Ja nie będę rozwodziła się na ten temat, ponieważ wydaje mi się, że to jest już zupełnie odrębna sprawa. Natomiast Gadomski w swojej książce stwierdził, że we Lwowie pojawili się tak zwani naśladowcy Filasiewicza, a jednocześnie zostało popełnione kilka podobnych morderstw właśnie młodych studentów, które zostały upozorowane na samobójstwo. Wszystkich zainteresowanych oczywiście odsyłam do lektury Mariusza Gadomskiego. Ja jego książkę podlinkuję gdzieś na dole. Co prawda nie jest tam dużo, to jest tylko kilka stron, natomiast myślę, że jeżeli ktoś jest ciekawy, to warto zapoznać się z tematem. A ja bardzo dziękuję Wam za wysłuchanie dzisiejszej historii. Nie spodziewałam się, że ten materiał będzie aż tak długi, natomiast uważam, że jest on idealny, żeby zachęcić Was do zapoznania się z serialem Erynie, ponieważ jest wielowątkowa, zagmatwana i również pojawia się tutaj postać nieustępliwego komisarza, dzięki któremu udaje się dojść do prawdy. Komisarz Konarski, tak jak komisarz Popielski, szedł pod prąd. Nie bał się sprzeciwić prokuraturze. Wiedział, że w swojej wersji jest odosobniony, jednak zrobił wszystko, by udowodnić, że ma rację. Dlatego też, jeżeli spodobała Wam się dzisiejsza historia, to serdecznie zachęcam do zapoznania się z serialem Erynie. Serial możecie odnaleźć na platformie TVP VOD. A ja bardzo serdecznie dziękuję Wam za wysłuchanie dzisiejszej historii. To naprawdę wspaniałe uczucie wiedzieć, że są osoby, które czekają, by spędzić ze mną chwilę czasu, by spędzić tę chwilę czasu z moim głosem. Dziękuję, że jesteście. Są w moim życiu takie momenty, że jest to dla mnie naprawdę wiele. A ja żegnam się z Wami. Dziękuję jeszcze raz za wysłuchanie dzisiejszej historii i mam nadzieję do usłyszenia wkrótce.